Jeśli chcesz wspomóc kanał i jego twórcę, skorzystaj z linku pod filmem. Za każde wsparcie z góry bardzo dziękuję. Witajcie. Kolejny temat wzięty z live'ów. Piasek w akwarium. Ilu akwarystów, tyle opinii. Temu się udaje z piaskiem, temu się nie udaje, a tamtego już dawno piaskiem zasypano i nie ma zdania. Piasek w akwarium wygląda fajnie. Trudno temu zaprzeczyć. A do tego jest jednym z najłatwiejszych do zdobycia podłoży. Możemy go wykopać z piaskownicy, z kopalni piasku, kupić w markecie albo na Allegro. Ale wiecie, że Allegro to nie jest nazwa z dupy wzięta. To nazwisko. A teraz przygotujcie kawę i krakersy, bo będę opowiadał. Niejaki John Marco Allegro to brytyjski historyk, religii i badacz zwojów. Kiedyś wpadł mu w łapska zwój odnaleziony w Kumran nad Morzem Martwym. I to był jedyny zwój, który był zrobiony z miedzi. Inne były robione z papirusu lub pergaminu. Johnny go zakosił i w torbie z biedry zatargał do Londynu. To takie miasto koło lądka zdroju, ale mniejsze. Tam mu go Kumpel z Manchesteru pociął na kawałki, bo rozwinąć tego za cholerę nie dawało rady, i nie ciął tego laserem, tylko zwykłą szlifierą. A to było coś koło roku 1960, więc nawet szlifiery nie były łatwe do zdobycia. Jak pocieli i przetłumaczyli, to się okazało, że to spis skarbów przeróżnych. I radość nastała i każdy potem zasuwał przekopywać pustynię. John Allegro też pojechał, ale nic nie wykopał, tylko go skorpion boleśnie ukąsił w tyłek. Generalnie Allegro kojarzy się z dużą kasą, która jest ukryta i trzeba tylko do niej dotrzeć. Allegro zasłynął też jako religioznawca, tezą iż przeżycia religijne opisane w Biblii następowały po spożyciu grzybów halucynogennych. Czym przysporzył sobie tyle samo wrogów co i zwolenników, czyli grzybiarzy. Jak teraz po takiej opowieści zręcznie wrócić do tematu? Allegro, pustynia i piach, już jesteśmy w temacie. Czy używać piachu? Jak go używać i po ile te serdelki? Moje zdanie o piachu chyba znacie, nie? Zawsze mówię, że nie jestem zwolennikiem piachu w akwarium, ale jest druga strona medalu. Nie jestem jego zwolennikiem, ale bardzo mi się w akwarium podoba. No więc skoro mi się tak podoba, to powinienem go promować. Ale od promowania towaru to są sklepy. Jak wejdziecie na byle jaki profil sklepu akwarystycznego, to będą zachwalać piasek jako super zajebiste medium do akwarium. I w sumie, czemu nie? Niestety, akwarysta nie jest łatwym klientem. Jeden planuje walnąć piach po całości na dno akwarium, drugi chce nim zakryć ziemię, trzeci chce piasku użyć tylko w jakiejś części zbiornika, a cała reszta ma być bez piachu. Następny będzie się pytał, czy żwir zasypać piachem, czy piach zasypać żwirem. Może to brzmi śmiesznie, ale to są realne pytania i realne problemy. Dlatego piach nie jest moim ulubionym medium akwarystycznym, bo trochę go trzeba dopasowywać indywidualnie do pomysłów akwarysty. I nie ma przez to jakiegoś ogólnego schematu postępowania. A to miesza w głowach mniej doświadczonym akwamaniakom. Dlatego zacznijmy od podstaw. Jaki piasek można stosować w akwarium? Otóż musi to być piasek o zaokrąglonych brzegach. Nie nadaje się piasek pochodzący z kruszarek. Jego ostre brzegi mogą ranić ryby. Piasek łatwo rozpoznać, biorąc go w łapska i pocierając. Ostre brzegi zawsze się wyczuje. I taki piasek o ostrych brzegach nie nadaje się do akwarium. Tylko i wyłącznie zaokrąglony. Po drugie, piasek musi mieć równe wymiarowo ziarnka. I trzeba je zmierzyć ziarnko po ziarnku, suwmiarką. Oczywiście żartuję co do suwmiarki. Można to wykonać laserowym miernikiem wymiarowania ziarenek. Dlaczego ważne jest, aby ziarna piasku były identyczne? Tu włączamy wyobraźnię i wyobrażamy sobie gigantyczne akwarium z ogromną ilością piłek pospolitych futbolówek. Są tej samej wielkości. Jeśli je wrzucimy na dno i popatrzymy z boku, to się okaże, że każda piłka styka się z drugą tylko w jednym punkcie a cała reszta terenu między nimi pozostaje otwarta. A co jeśli do tego wszystkiego wrzucimy gigantyczną ilość piłeczek pingpongowych, imitując piasek o mniejszych wymiarach? Piłeczki w dużej części zajmą wolne przestrzenie między futbolówkami. I tak właśnie, ale w znacznie mniejszej skali piasek o mniejszych rozmiarach zatyka przestrzenie pomiędzy większymi ziarenkami. A to powoduje zbijanie się piasku i jego nieprzepuszczalność dla wody. Woda nie przepływa, nie ma cyrkulacji, robi się syf i zastoiny. Oczywiście nie zauważymy tego tuż po założeniu zbiornika na piasku. To przyjdzie z czasem, a smród może zabić. Dlatego warto sprawdzić granulację piasku, którego chcemy użyć. Z piasku w akwarium na pewno zadowolone będą ryby. Chyba nie ma ryby, której piasek mógłby w jakiś sposób zaszkodzić. A co z roślinami? No, tu jest trochę inaczej. Piasek będzie świetnym podłożem, jeśli chodzi o sadzenie roślin i ich ukorzenianie. Rośliny i ich korzenie uwielbiają wręcz takie podłoże. Ale mówimy tu o sadzeniu i rozrastaniu się. Niestety piasek jako medium, które ma coś w akwarium nawozić, ma się nijak nawet do zwykłego żwiru. Ze względu na swoją strukturę ma znikome możliwości do zmieszania się z odchodami ryb, opadłym pokarmem czy gnijącymi częściami roślin, więc w większości jest podłożem dość jałowym. Jeśli akwarium nie jest nawożone, to sprawienie aby piach był pracującym podłożem jest bardzo trudne. Aby zwiększyć cyrkulację wody w piachu, najlepszym rozwiązaniem jest obsadzanie go roślinami, które swoimi korzeniami spowodują, że nie będzie się zbrylał i tworzył osławionych stref beztlenowych. Pomocne tu też są ślimaki popularne świderki, które całe swoje życie kopią, kopią i wiercą. No zupełnie jak moi sąsiedzi. Czasami mam wrażenie, że oni tworzą kantatę na wiertła widiowe i młot udarowy. Powiedziałem, że można piachu nabrać z piaskownicy, ale teraz to nie takie proste. U mnie na osiedlu wszystkie piaskownice zamieniono na parkingi i teraz piach jest rarytasem. Jest co prawda jedna piaskownica, ale w ogrodzonym ogródku dla dzieci i dość ciężko jest go pobrać nie będąc oskarżonym o pedofilię. No dziwnie wygląda dorosły facet z wiaderkiem wyganiający latorośl z piaskownicy. Ale z drugiej strony nie ma co nawet o tym opowiadać, bo taki piach nie jest najlepszy. Najlepszy jest piasek kwarcowy o konkretnej granulacji. No i tu jest pewien problem, bo granulację najlepiej sprawdzić samemu, wpuszczając trochę piachu do wody. Piach powinien opaść na dno może nie tak szybko jak kilogramowy kamor, ale zawsze. Jeśli piasek tworzy w wodzie zawiesinę, taką mgiełkę i opada bardzo powoli, to pamiętajcie, że taką zawiesinę wasz filtr wciągnie jak kreskę koki. Ale efekt nie będzie radosny. Piasek to kwarc, a kwarc jest dość twardy. Więc łatwo sobie wyobrazić co może się stać z głowicą filtra, jeśli jakieś drobiny się tam dostaną. Nie warto o tym pamiętać, że z piachem jest jak z kobietą. Niby jest ładny, ale też niebezpieczny, jak wybierzemy nieodpowiedni. I potem trzeba płacić alimenty. Znaczy ten, nowy filtr kupować. Na koniec nasuwa się pytanie, czy jeśli już, to stosować piasek samodzielnie, czy razem z innymi podłożami, gdzie piasek będzie warstwą najwyższą, czyli będzie leżał na powierzchni podłoża. Chciałbym Wam na to pytanie odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, że na przykład można dobrze ubić ziemię ogrodową i zasypać ją warstwą piasku. Ale moje boje z piaskiem boje z piaskiem dotyczyły tylko małych zbiorników. Gdzie takie rozwiązanie, nawet jak się nie sprawdziło to można było szybko zrestartować malucha i zmienić podłoże. Ale jak się zawali piachem akwarium 400 litrów, to potem jest trochę trudniej z wymianą podłoża. A i można mnie znienawidzić za to, że nagadałem, że to jest cacy i bezpieczne. Ziemia pracuje od samego początku. Często bąbluje. Piasek położony na niej spowoduje zatrzymanie tych bombli. Trzeba by ten piasek wzruszać i mieszać, ale nie naruszając ziemi. W teorii można wszystko, praktyka wskazuje, że to gówno prawda. Oczywiście można próbować i wcale nie twierdzę, że się nie uda. Natomiast jeśli już, to najbezpieczniej jest używać wyłącznie piachu bez żadnych innych podłoży pod nim. Wtedy przyda się sztuczne nawożenie, bo na jałowym piachu to rośliniach długo nie pociągnie. Aha, jeszcze jedno, i to dość ważne. Jeśli ktoś myśli, że położony piasek będzie zawsze tak fantastycznie czysty jak w momencie położenia, to jego sprawa. Wszystkie zanieczyszczenia osiądą na piasku i każda ryba przepływając blisko dna będzie je unosić. Więc czeka nas częste sprzątanko. Poza tym piasek fenomenalnie wygląda, kiedy pokryje się glonami. Okrzemki, brunatnice, zielenice i sinice, jeśli zaistnieją, spowodują całkowitą zmianę białego piasku na brązowo-zieloną kupę. No ale cóż, kto nie ryzykuje, ten Heleny nie pije. Nie, nie, kto pije, ten ryzykuje. Nie, jedziesz, nie pij. Dobra, bez sensu. Podsumowując, piach jest fajny i fajnie wygląda. Lubią go ryby i rośliny, ale jest niebezpieczny dla filtrów. Zmusza do częstego sprzątania i jest jałowy. Czy można go stosować? Można. Czy zawsze się uda? Nie zawsze. Dobranoc. Jeśli chcesz wspomóc kanał i jego twórcę, skorzystaj z linku pod filmem. Za każde wsparcie z góry bardzo serdecznie dziękuję.